Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku EA FC 24 Polska versus. I tym razem zagramy sobie Polska versus Meksyk, słuchajcie, z Meksykiem ostatni raz wygraliśmy w 1978 roku. I wszystkie kolejne spotkania albo przegrywaliśmy dość dosadnie, bo na przykład 5-0, albo remisowaliśmy 0-0 albo 1-1. Także no niestety bez jakiegoś większego szału. Natomiast zobaczymy, jak ta historia potoczy się dzisiaj. Jeśli chodzi o sam zespół, taka sama formacja jak ostatnio, czyli 4-2-1-2-1. Mamy Świderskiego? Tak, Świderskiego i Buksę na napaści. Szymański, Grosicki i Wszołek na pomocy. I w obronie Frankowski, Kiwior, Bednarek i Kędziora. Także tak, no na bramce oczywiście jakby Szczęsny, myślę, że dopóki Wojtek nie odejdzie z kadry, to cały czas będzie tutaj na bramce. No jednak, wiecie. No, znaczy inaczej. Bułka jest bardzo perspektywiczny. I myślę, że może Wojtka zastąpić. Spokojnie, nie wiem jak na to nasz selekcjoner, ale według mnie może spokojnie go zastąpić. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Na razie jeszcze i jego nie doceniło na tyle, żeby dać lepszą kartę, przynajmniej w tych zwykłych rozgrywkach, bo w Ultimate Team, jak dobrze pamiętam, to on ma chyba coś podobnie jak Wojtek, czyli 86 chyba w Team of the Week. Tak mi się wydaje. No nieważne, słuchajcie, nieważne. Zaczynamy tą rozgrywkę, zobaczymy, co nam ten mecz przyniesie. No, a tymczasem słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zostawieniu komentarza, bo to zwiększa zasięg tego filmu i będę mógł dotrzeć do większej ilości osób. No i też przypominam możliwości wspierania, jeśli lubicie tą serię, no i wiecie, lubicie moją twórczość. A tymczasem sędziowie już wzięli piłkę i będziemy zaczynać ten mecz. Hello Mexico, hello, welcome my friends, tak jest. Sanchez, Jimenez, kurna, no będzie ciekawie, będzie ciekawie. No, jest i Filipe Montes. No, ciekawe, co tam Testri robi. No, ale słuchajcie, o kurna, dobre rozegranie, dobrze się zaczyna. Sanchez to chyba prosto z naszej kariery menadżera uciekł tutaj. Dobrze, a tymczasem Świderski rozpoczyna tę akcję. Będzie wrzucał, wrzuca i kurna, nic z tego. Ale jeszcze Szymański ze Wszołkiem, Wszołek do Szymańskiego. Szymański, nie ma za bardzo co zrobić, do Wszołka, Wszołek na bok, do Kędziory, Kędziora, wrzuca, Szymański jeszcze to przejął i strzał, ale kurde, od czoła broni. No i Meksyk będzie wyprowadzał kontratak, trzeba by było ich zatrzymać tutaj ładnie. Dobrze Bednarek, oj bez sensu to podanie, jednak żartowałem z tym dobrze stary. Oj, Sanchez będzie próbował, no, dobrze, jak kurwa spalonego nie ma? Przecież w momencie podania... No nie, no co ty gadasz? Co ty gadasz? Tak go chciałem na ręczną pułapkę offside'ową złapać. Oj, panowie! Panowie, ale tak to my nie możemy. Dobra, Grosicki będzie próbował, ale na razie nie ma z kim zagrać za bardzo. Na bok do Frankowskiego. Frankowski! No Frankowski w rozprowadzaniu akcji jest naprawdę dobry. Oj! Ale tam faul na Frankowskim, jeszcze Grosik do środka, do Szymańskiego. Szymański do Buksy, Buksa! Ale nic z tego. Jeszcze z jakimś takim lekkim faulem był tutaj dziabnięty. A tymczasem Jimenez z Antunią. Oj. To jest Jorge? Jak to się czyta? Jezus Maria, dobra, bo oni atakują, nieważne jak to się czyta. Ważne, że mamy przypał! Nie ma obrońców, ale Wojtek jest na miejscu. Więc ja nie wiem, co tam się wydarzyło, że czy ja się tymi wszystkimi obrońcami po prostu rozbiegłem, czy co? Dobra, Kędziora. Jeszcze będzie próbował. Do boku, do Wszołka. Wszołek. Jeszcze zagranie do Buksy. Buksa. Do środka, do Szymańskiego. Szymański ze strzałem! Ale bramkarz przytomnie. Oj, kurna, to będzie ciężki kawał chleba ten mecz, powiem wam. Na krótko na razie zagramy. Frankowski z Szymańskim. Szymański odegranie do Kiwiora. Kiwior przymierzył, ale nic z tego. Zablokowany. Dobra, Lozano. Oj, kurde. No delikatny faul, taki. No delikutaśny. No tak po prostu wjechał w niego, no. Ej, ale żółtej kartki nie ma tam za ten faul na WTF w ogóle. Co jest? Sędzia, pan zapomniał, czy o co chodzi? O, jest wrzuca. Dobrze, Kiwior. Na spokojnie. Wszołek już z kontratakiem.
Wszołek do Szymańskiego. Szymański, on nie ma z kim grać. Szymański z Wszołkiem. Wszołek. Jeszcze do boku, do Kędziory, Kędziora. Do Szymańskiego, do środka. Szymański do Buksy, Buksa. Ale nie dochodzi do tego podania niestety. No ale nie dziwię się, no troszkę za mocno to podanie. Ojojoj. No co Lozano tutaj nas rozbiega, to nas rozbiega. Patrzcie co robi, jaki sprint. O i wrzuca. Jezus Frankowski, dobrze na miejscu. Świderski jeszcze z Buksą. Buksa do Szymańskiego, ale nie dochodzi to podanie. A szkoda. Jeszcze Grosik tu Alvareza próbuje. No, no. Panowie, ja rozumiem, że my nie wygraliśmy od tylu lat, ale to oznacza, że trzeba to zmienić, a nie kurna tą tradycję podtrzymywać. Alvarez, jeszcze Romo. Romo, oj, 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 rozgrywają naszych. Dobre. Dobrze Kiwior, dobrze Kiwior, na spokojnie. Szymański do Buksy. Buksa, on nie ma z kim. Buksa, co za indywidualna akcja. Buksa do boku do Szymańskiego. Szymański jeszcze do Grosickiego. Grosicki będzie to odwracał. Świderski, kurwa, niepotrzebne to podanie. Oj, 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 jest kontra ze strony Meksyku. Ale nastukiwają, ale nastukiwają, próbują. Jimenez do boku, do Sancheza. Sanchez, Sanchez będzie próbował. Sanchez, jeszcze przy piłce. No dobrze, Frankowski, ale szkoda, że z faulem. Szkoda, że z faulem można było to bez faulu zrobić. Będą wrzucać. Jest wrzutka, dobrze, Frankowski to przejmuje. Jeszcze Szymański został. Jest przy piłce, będzie wyprowadzał tą kontrę, ale on nie ma póki co z kim zagrać. Szymański do Świderskiego, Świderski do Grosickiego, ale ten za wolny, za wolny. Grosik, to już chyba nie te lata, co? Już chyba nie te lata po prostu, tak mi się wydaje, że to już wiek robi niestety swoje i kondycja już też, kurna, troszeczkę słabsza. Oj, ale teraz Jimenez. No jeszcze próbują, próbują nas tu rozciągnąć, bardzo dobrze Frankowski. Frankowski, podanie do Świderskiego, Świderski będzie wyprowadzał tę akcję. On nie ma z kim, Świderski, jeszcze kiwa. Dobrze, do Szymańskiego, Szymański do Buksy. Buksa, nie ma co zrobić za bardzo. No nie, no, Buksa beznadziejnie podaje, to ja już mówię wprost. Po tych 3-4 meczach, które gramy z Buksą w składzie, Buksa ma beznadziejne podania. Naprawdę, oj, oj, oj! Niepotrzebna ta żółta kartka! Niepotrzebnie to Wszołek zrobiłeś, niepotrzebnie! Kurna, ale co mu zajebał po nogach, patrzcie to! Co chłopa ściął? Dobrze, że mu nóg nie połamał w sumie. Dobra, trzeba to kryć, słuchajcie, trzeba to kryć, żeby nam nie zrobili tak jak nam ostatnio, co to, Finlandia nam chyba, nie, Islandia nam tak zrobiła, że po wykonaniu rzutu wolnego była taka bramka! Oj, oj, oj! No Antunia, tam trzeba uważać na niego, trzeba uważać. A tymczasem rozgrywamy do Kędziory. Kurna, no nie ma z kim zagrać za bardzo. Bednarek z Szymańskim, Szymański z Kiwiorem. Kiwior! No kurde, nie chcę wybiegać tak obrońcami, ale no nie mam jak inaczej rozpocząć tych akcji. Oni tak mocno bronią mnie. Świderski z Szymańskim. Szymański jeszcze do Wszołka. Wszołek próbuje załadować, ale zablokowany. Jeszcze Grosik z Szymańskim. Świderski. Świderski z Szymańskim. Jeszcze Frankowski. Szymański będzie strzelał. Ale zablokowany przez Vasqueza. Rzut karny? Co to za karny znowu? Przecież ręce miał za sobą. To czym on dotknął? No patrzcie. Nie, ta gra mnie wykończy psychicznie, nie? To się dla mnie spoko, że jest karny, ale ogólnie to jest tak, ręce w tej grze są, kurwa, zepsute, nie? Po prostu są zepsute. I powinni to naprawić. Nie ma nikogo lepszego, kto karny wykonuje? O Jezus, no dobra, niech będzie ten Świderski. Świderski, Świderski, Frankowski w lewe do... No, dobra. Świderski, a to Frankowski strzela, no ja jestem odklejony, nie? Brawo Frankowski, brawo! Brawo! Bardzo ładne wykonanie. Jak ładnie załadował w lewe okno, proszę bardzo! Frankowski, mamy 1-0, prowadzimy z Meksykiem. I to tuż przed końcem pierwszej połowy. To jest 45 minuta, dosłownie przed końcem. Oj, dobrze, Szymański! Szymański do Buksy, Buksa! Buksa!
No Jezus, Buksa, proszę cię. To chyba nie twój mecz, co? Myślę, że Buksę można zmienić. Po tej ilości strzałów, którą wykonał, wszystkie były słabe. Wszystkie były słabe, więc ja myślę, że to jest moment po prostu, żeby wprowadzić kogoś za niego. Niech wejdzie już Lewandowski. I tak sobie myślę... Trzeba Wszołka zmienić, bo ma żółtą kartkę. Tylko za kogo? Tylko za kogo? Za Zalewskiego? Czy za Zielińskiego? Nie no, Ziela chyba wprowadzimy. Zielu niech wejdzie. On jest bardziej ofensywny, więc on się nam tu przyda w sumie też. Bo potrzebujemy przynajmniej jeszcze jedną bramkę, żeby być na spokojnym w tym meczu. Choć chciałbym jak najwięcej, wiadomo, nie? Jednak chciałbym, żeby te mecze wyglądały tak, że strzelam jak najwięcej, no ale... To też nie o to chodzi, nie? Dobra. A tymczasem Lewandowski przy piłce. Lewandowski. Ku boiska. Lewandowski jeszcze próbuje, ale kurna, dobrze się nie przewrócił, nie? Serio. Lewy. Do Grosickiego. Grosicki. Z lewym jeszcze. Lewy. Do środka, do Szymańskiego. Szymański! Ale zablokowany! Znowu rzut karny? Co jest, kurwa? Nie no, jak tak dalej pójdzie, o dobra, ale teraz, okej, teraz przynajmniej ręka była poza obrysem ciała, nie? Bo on dostał w łokcia, więc to się zgadzam. To rozumiem. I lewy niech wykonuje. Lewandowski przy rzucie karnym. Lewandowski, lewy. W prawe okno lewy. Lewy i... O kurwa, obronił! O kurwa, on to obronił! Dobra, tego się nie spodziewałem. Na krótko, do Zielińskiego to rozegranie. Zieliński z Grosickim. Grosicki z daleka ładuje. Ale zablokowane przez obrońcę. Już myślałem, że znowu ręką zablokują swoją drogą. Dobrze, dobre to odebranie. Zieliński, rozegranie. Ale Alvarez był szybszy. O, widzę, że tutaj odpaliło się troszeczkę. Odpaliło się. Ej, ale kamera mi się zmieniła. Czy mi się wydaje tylko. No ewidentnie coś z tą kamerą się podziało. Ta, zbugowała się. Zbugowała mi się kamera, nieźle. Dobrze, Bednarek, dobre przejęcie. Szymański, do boku, do Kędziory, Kędziora. Jeszcze, do Szymańskiego, Szymański. Jeszcze z Kędziorą tam próbuj, dobrze, dobrze, Kędziora. Bokiem boiska, on nie ma za bardzo co zrobić. Będzie wrzucony Lewandowskiego, Lewandowski przyjęcie to na klatkę, ale... Nic z tego. A, rzut wolny dla Meksyku. Kurna, no przydałoby się strzelić jeszcze przynajmniej jedną, nie? Bo to 1-0 jest w porządku, no bo jednak nie wygraliśmy od jakichś 50 lat z nimi, ale... No nadal jest to trochę mało, nie? Jak na taki mecz. Oj, oj, oj! Nie! Nie, kurwa, nie! Aj, aj, aj! Ale to się zemściło za tego karnego, którego nie trafiłem. No i Sanchez, cholerny Sanchez. I Wojtek Szczęsny za słaby na Sancheza. No dobra, no to trzeba się wziąć w garść, słuchajcie. I coś zagrać. Świderski z Frankowskim. Frankowski jeszcze odgrywa do Grosickiego. Grosicki z takim ślizgiem, co jest? Ale go przejechał. Jeszcze będą próbować. Bednarek. Oj, 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 dobrze Wojciech, dobrze, że jesteś na miejscu. Grosik będzie wyprowadzał tą akcję. Tymczasem do Świderskiego. Świderski z Frankowskim na boku. Frankowski nie ma do kogo zagrać. Przegrywa na drugą stronę. Tu Kędziora. Głową jeszcze próbuje do Lewandowskiego. Lewandowski niestety nie dotarł do tego podania. No próbujcie, próbujcie. No zablokujcie. Ktoś coś tego, tu, tamtego. Dobrze. Kiwior, Lewandowski. Lewandowski z Grosickim w boku boiska. Grosicki będzie to rozciągał, rozbiegał trochę. Zobaczymy. Grosicki. Obraca się. On nie ma z kim. Grosicki. Jeszcze do Świderskiego. Świderski z Lewandowskim. Lewandowski, ale zablokowany. Kurna. No nie możemy tego zremisować. No nie róbmy wstydu. Grosicki. Do Szymańskiego. Szymański z Lewandowskim. Lewandowski. Jeszcze z Zielińskim. Zieliński. Nie ma co zrobić. Zieliński z Szymańskim. Kurna. No Szymański z Zielińskim. Zieliński odbija się znowu. Szymański z Lewandowskim. Lewandowski. Nie wiem, co to było, szczerze.
Nie wiem, co to było, no. Dobra, potrzebujemy, żeby tu coś zagrać, naprawdę, bo póki co jest kiepsko, no. Ja to kiepsko widzę, nie? Oj, oj, oj! Dobra, zagrywa do środka i tymczasem Jimenez! Jego trzeba tu zablokować. Oj, Antunio! Do Jimeneza! Jeszcze Szczęsny broni to, dobrze! Dobrze, Wojtek! Grosicki z Szymańskim i jeszcze lewy! Co on zagrał, nie? Dobra, Kędziora! Co tu się wydarzyło? Zieliński! Na spokojnie, Lewandowski! I jeszcze zagranie do Szymańskiego! Szymański ze strzałem! I nic z tego! No ten Ochoa tam dobrze broni! Bardzo dobrze broni, wręcz bym powiedział. Zieliński z wrzutą, ale nic z tego. Grosik przy piłce. Grosicki będzie strzelał i zablokowany przez Antunię. Kurna, no trzeba to... Trzeba by było to strzelić. Frankowski będzie wrzucał w pole karne. Frankowski! Lewandowski! Lewy... Tragedia. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. Karny nietrafiony. Z wrzutki, nawet nie w światło bramki. No ja pierdolę, no jak tak będziemy grać, to nic z tych meczów nie będzie, naprawdę. Na spokojnie, Kędziora, czemu ty się odbijasz ze swoich? Na spokojnie, no nie możemy mu dać po prostu wrzucić, no to jest tylko tyle i aż tyle, o Jezu! Wrzuca? Dobrze, dobrze, Kiwior, żeś go tam zablokował, okej, okej, na spokojnie. A tymczasem Frankowski. Jezus, ten Meksyk coraz mocniej napiera. Świderski, on nie ma z kim zagrać. Będzie przerzucał na drugą stronę do Kędziory. Kędziora z Zielińskim. Zieliński jeszcze do Lewandowskiego. Lewandowski do Szymańskiego. Szymański zablokowany przez Monteza. Kurna, jak ich Montez obronił tam. Dobra, Frankowski wrzuca. Frankowski, Lewandowski! Oj kurwa, no nie jest dobrze, powiem wam, nie jest dobrze, ale można by było coś zmienić. Bo tak, Grosicki zmęczony, wprowadźmy Ślisza. Zalewski jest jeszcze. Za Szymańskiego, zamieńmy go tak. Jest jeszcze Milik, którego możemy wprowadzić za Świderskiego. I koniec zmian. I koniec zmian, słuchajcie. I koniec zmian. A może Zalewskiego za Kędziorę by tutaj zrobił? Albo inaczej. Kurde, nie wiem. Ale ten Kędziora jest... Dobra, on jest zmęczony. To i tak jest bez sensu. Co bym nie zmienił, to jest do dupy, nie? Już lepiej chyba, żeby bokiem mi przebiegali niż środkiem. No dobra, 80 minuta. No tu jeszcze dużo nie zostało w tym meczu, no. Tu już dużo nie zostało, ale trzeba by było strzelić bramkę. Trzeba by było strzelić bramkę, no cokolwiek. Jak nie, to będziemy grać dogrywkę, wiadomo, natomiast no... Wolelibyśmy zakończyć takie sytuacje bez dogrywki. Bierz to dobrze, Kiwior. Frankowski. Jeszcze Antunia, no kurwa. O, ręką odbił chyba. Dobrze, mamy zmianę. Kiwior do Ślisza. Ślisz będzie wyprowadzał te akcje. Ślisz. On nie ma z kim grać. Ślisz do Szymańskiego, do środka. Szymański strzał z daleka, ale chyba zablokowany. O, ja jednak nie zablokowany. Jednak nie. Po prostu chcieli mu połamać nogi tam. Oj, 85 minuta. Niewiele zostało tego meczu. Szymański jeszcze do Lewandowskiego. Lewandowski. On musiałby mieć z kim zagrać, a póki co to jest... ograny. Jest ograny, jakby w B-klasie grał. Oj, oj, oj! Niebezpieczna ta wrzuta do Lozano. Jeszcze wrzucają? Dobrze, Wojtek, brawo! Kurna, człowieku, uratowałeś ten mecz, nie? Zdecydowanie, Wojciech, uratowałeś ten mecz. Bez ciebie byłoby kaplica już. Jest wrzutka. Dobrze, Kiwior. Jeszcze do Frankowskiego. Frankowski! Jak dobrze zagra, to będzie sam na sam. Tylko musi. Indywidualna akcja. Frankowski. Obrót do Lewandowskiego. Lewandowski! Mamy bramkę! Brawo, lewy! Brawo! 90 minuta! Brawo! Kurna! Teraz już nie mają szans. Pierwsza wygrana po 50 latach będzie, no.
Dobrze, dobrze, jeszcze go tutaj próbuj. Ale Montez i tak im dupę ratował przez cały ten mecz tak naprawdę. Bo gdyby nie Montez, to podejrzewam, że tu by było ze 3 do 1. No kurna, ale, ale to trzeba, no Grosik, tam Franek, spróbuj coś. Jimenez! Dobrze, Bednarek zablokował. Jeszcze Bednarek głową. Milik, ale koniec meczu. Sędzia gwiżdża po raz ostatni i wygrywamy z Meksykiem 2 do 1, słuchajcie. Można by rzec, No, ale emocje były do samego końca. Z ciekawości jak statystyki. 4 do 3. Czyli 2 do 1 to jest sprawiedliwy wynik w sumie. Dokładność podań 84. W jednym i w drugim przypadku. Skuteczność dribblingów prawie taka sama. Tylko celność strzałów dużo mniejszą miałem. No, ale kurna. Mimo wszystko. No. Mimo wszystko. Mamy, słuchajcie, wygraną. Mamy wygraną. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i też o wspieraniu, przycisk wesprzyj, tam znajdziecie szczegóły. Dzięki wam za oglądanie, do następnego, na razie, no i cześć!